Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Liczby 3x minus 4, 8 i 2 w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wtedy, skoro to są pierwsze trzy wyrazy ciągu geometrycznego, to zachodzi między nimi taka zależność. Pokażę to na przykładzie. Jak mamy dowolny ciąg geometryczny, na przykład 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Przypominam, ciąg geometryczny to taki, gdzie się mnoży cały czas przez jakąś stałą liczbę, w tym wypadku przez 2. 1 razy 2, 2, 2 razy 2, 4, 4 razy 2, 8, 2 razy 8, 16 i tak dalej. Zobaczmy, że jak wybierzemy trzy dowolne kolejne elementy tego ciągu, na przykład te 3, to co zachodzi między nimi? 2 razy 8, czyli to razy to, daje nam wyraz środkowy do kwadratu, czyli 4 do kwadratu. 2 razy 8 to jest 16 i to się równa 4 do kwadratu 16. Może przypadek. Sprawdźmy może dla tej trójki. 4 razy 16 to jest to samo co 8 do kwadratu. No i sprawdźmy. 4 razy 16 to jest 64, to się równa 64. Lewa równa się prawej. Czyli możemy powiedzieć, że zachodzi taka własność, że to razy to da nam to do kwadratu, ósemkę do kwadratu. To do dzieła, to piszemy 3x minus 4 razy 2 daje nam 8 do kwadratu, czyli 3x razy 2 to jest 6x, minus 4 razy 2 to jest minus 8, daje nam 8 do kwadratu, czyli 64. Czyli 6x to się równa 64 dodać 8, 6x zatem to jest 72. Dzielimy stronami przez 6, czyli wychodzi, że 1x to jest 12 i jest taka odpowiedź D.